To wy żeście wytypowali Eweksa, a tak się składa, że do Braniewa mam niedaleko, a firma jest główna tam i tam jej produkują. Siemanko, obiecałem, że sprawdzę wytrzymałość tej szklarni. Mogę trochę zopiniować, już około 2 miesięcy minęło. W sumie to nie wiem, gdzie znaleźć negatywy w tej szklarni. No poważnie, tutaj bez jaj teraz. No jedyne co, to wiadomo, to co mówiłem od początku, że tak trzeszczy, nie? Ale w dupie to mam. Chodzi o ten plastik tutaj, nie? Czy go przeciąć, czy nie? Nic nie przecinam. Przecież drzwi się non-stop nie otwiera. No, mógłbym to przeciąć, wtedy by nie strzelało. Ale ja to nie przeszkadza i myślę, że innym też nie przeszkadza. Jak to wygląda z tej strony z daszkiem? Wszystko git. Przyjrzyjcie się. Elegancja Francja. Tak to wszystko w koło się pięknie trzyma. Może, nie wiem, ktoś tam kiedyś pisał, że jak wiadrze trzepie. U mnie nic nie trzepie. Jak się oni dużo, bardzo dużo dają tych wkręcików. Jak napieprzycie tego dużo, to nic nie będzie trzepać. Wystarczy tyle, co ja tutaj dałem. Także git malina. Idziemy w koło. Zaraz w środku wam pokażę, jak się podciągam. Normalnie złapię się za te u góry. I wio, malina. Non-stop mam otwarte okienko z tej te. Cały czas. A z tamtej drzwi są otwarte na roście. Szczęście jeszcze je zamykałem, a już mi się nie chce. Wiecie, jak to jest na początku, nie? Skacze się, kurde. Podnowka. Blaśka. Taka prawda. Wentylator sam się odpala codziennie, od chyba około 8 czy 9 i gasi około 17-18. Dzień w dzień rypie, czy słońce, czy deszcz, nieważne, miesza powietrze. Żadnej roślinie to nie przeszkadza. Były większe wichury, ale to nie wiem, to by musiał tajfun podnieść wszystkie betony, bo do każdego krawężnika jest wkręcona śruba do betonu. Także nie wiem, ale wręcz chyba to nierealistyczne. Chyba, że huragan jakiś ze Stanów. Kurde, tu mi się lipa robi, bo mnie tutaj się rozrasta pod przeszklary. Nie chcę, żeby pod dach podchodził, nie? No, także idziemy dalej. Poliwęglam, przypominam, to jest 6. Link to wiadomo, a może już podałem, a może ktoś z was kupiłby się dalej znać. O, takie coś. A patrzcie na to. Lampion, kurde. Lampeczka. I działa elegancko. Codziennie pięknie świeci. Dobra, obleciałem w koło. No, tego nie otwieram, bo smartfonizacja, widzicie? Chyba, że wiecie, przyjdą wielkie skwary, wtedy otwiera się jeszcze to. Można same okna, tak jak tam jest, albo obydwa, jedno i drugie drzwi na maksa, że szczerze, przy takim, ja se testowałem, otwarciu całościowym, nie ma sensu wstawiać okna na górze, chyba, że, nie wiem, przez zimę, że większa wilgotność powietrza się robi, nie wiem, to wtedy można sobie wietrzyć przez zimę, nie? Że się skrapla, czy coś takiego, nie? Nie? No! To patrzcie, teraz na statyw postawię telefon. Momento mori. Przypominam, że to wy mi pomogliście wybrać szklarnię. To wy żeście wytypowali Eweksa, a tak się składa, że do Braniewa mam niedaleko, a firma jest główna tam i tam jej produkują. I ja się teraz cieszę, bo to naprawdę jest konkret. Teraz zobaczycie. Tylko wentylator wyłączy mi, łubanie. Patrz ta. To się można normalnie bujać na tym. Trzęsę się jak gówno w galarecie. Nie ma gdzie ty się złapać. O. Myślę, że ze 4 by się na tym pobujało i nic by się nie stało. Bo zaraz wam pokażę z bliska, bo to jest spawane. Czekajcie. Łapy mnie bolą. To jest jakby wzmacniane, spawane, widzicie, tu. Mało tego, na brzegach też jest podwójne te są. Ja nie wiem, trelingi, ja nie pamiętam, jak to się nazywało. Spoko, to jest taki nietypowy rozmiar, 4x4, ale uwierzcie, że wystarczy. Patrzcie, jak tu pomidory rosną. Kosmos po prostu. Tam już mi brakuje, trzeba będzie łeb obciąć. Brakuje tego. Sznurka. Odpalę wentylator, niech się kręci. No, tak to wygląda, słuchajcie. Także trzyma się, musi się trzymać. Przecież to nowe praktycznie jest, nie? Za, nie wiem, pół roku, rok. Zdam może relację znowu, jak to tam trzyma się. I tyle. A u góry jeszcze widzieliście? Kto nie widział, jak budowałem, to znajdziecie, jak piszecie budowasz szklarnię z poliwęglaną stalewek, coś takiego. Też nawaliłem dużo tych podkładek. Ogólnie to bardzo dużo daje firma. Nie żałuję. Jak jest jakość, to wiadomo. Też jest cena, ale no niestety, bez ceny to sobie możecie teraz
dostać dziadostwo, które wam się rozleci. Patrzcie, ile mi tego jeszcze zostało, nie? Także i tak chyba oszczędziłem. No. Takie buty. No. Tyle na tą chwilę. Zaraz zmontuję, dzisiaj jeszcze wrzucę chyba. Na razie.